ogromna radość, mimo że okoliczności nietypowe, bo nigdy nie spodziewałabym się, że w takich okolicznościach będę odbierała swój pierwszy medal Ligi Siatkówki Kobiet. Natomiast czuję ogromną radość i dumę z nas wszystkich, że dokonaliśmy tego. Myślę, że każdy zadaje sobie to pytanie, co by było gdyby, że jest niedosyt, jeśli chodzi o grę, bo miałyśmy naprawdę duży apetyt, żeby jeszcze zaprezentować swoje umiejętności, swoje siły w playoffach, które dopiero miały się zacząć. Na pewno jest niedosyt, ale nie ma co gdybać. Tak się stało i musimy przyjąć sytuację taką, jaka jest. Ja bardzo tęsknię za tą rutyną i tęsknię za halowymi treningami, za siłownią i bardzo sobie życzę, żeby szybko wróciło to do normy i żebyśmy zapomnieli o tej całej sytuacji i funkcjonowali jak na co dzień, bo to jest nasze życie i tęsknię za tym. Na początku było to dziwne, musiałam się przyzwyczaić do tej sytuacji. Oczywiście organizowałam sobie treningi w domu, później gdzieś w lasach, w parkach, bieganie, bo brakowało mi tego ruchu, mój organizm domagał się tego. Nietypowa sytuacja, do której teraz się już przyzwyczaiłam i w zasadzie teraz czuję po odebraniu medalu, jakbym miała po prostu wakacje. Nawet nie możemy spotkać się w normalnych warunkach, pójść na kawę, na pizzę i poświętować. To jest przykre, ale myślę, że też po sezonie, po otwarciu nowego sezonu będzie to trudne zebrać całą grupę i świętować, bo zacznie się nowy rozdział. Mi się wydaje, że serce. Dlatego, że wszystkie osoby, które są zaangażowane w nasz klub, no, mają okres sercu. Tak? I tak naprawdę tak mi się wydaje, że dużo dziewcząt, które przychodzi do naszego klubu, czuje to i po prostu zarażamy je tym. Po prostu zarażamy. Dlatego gdzieś tam tworzymy fajne zespoły i one gdzieś tam dają radę później na parkiecie. Sytuacja jest taka, jaka jest. Ona wszystkich zaskoczyła i my się cieszymy z brązowego medalu. No wręcz trzeba patrzeć tak, złoto, srebro, brąz, wszystko mamy w kolekcji. Także jesteśmy zadowoleni z tego brązowego medalu. Całe życie byłem kibicem, od małego można powiedzieć. Czy to była siatkówka, czy koszykówka, czy piłka nożna, to była UKS, tak? I to tak samo ja, tak samo Mariusz, tak samo Bartek, no każdy tak, znaczy Kasia, to jest po prostu UKS, tak? Oczywiście to jest praca z kibicami, trzeba pewne rzeczy mówić, ale przez to, że my byliśmy tymi kibicami zawsze, to mamy też wiarygodność u tych kibiców. Dlatego to, co robią na wyjazdach w Lidze Mistrzów, to jest po prostu mistrzostwo świata. To prezes najlepszego klubu, moim zdaniem na dzień dzisiejszy w Europie, Corneliano, ze łzami w oczach gratulował moim kibicom, że kurczę, jesteście najlepszymi kibicami w Europie i w ogóle, o Jezu, dziękuję wam, że coś takiego pokazujecie. Bo to, co w Corneliano kibice odwalili, to jest naprawdę mistrzostwo świata. Ja bym chciał, żeby faktycznie sytuacja się uspokoiła i żeby zwłaszcza trochę prasa mniej panikowała. No, mamy sytuację, jaką mamy rzecz nietypową. Przejdźmy do tego spokojnie, kurczę, dajmy szansę zbudować antidotum na tego koronawirusa. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej to powstanie i jak najszybciej wrócimy do normalności, czyli do normalnej pracy, do normalnej gry z kibicami, ze wszystkim. No, trzeba mieć taką nadzieję, nie ma innego wyjścia. Myślę, że czujemy pewien niedosyt po tym, że ten sezon nie mógł się skończyć normalnie. No ale sytuacja jest jaka jest i musimy to zaakceptować, więc wyszło na to, że dziś spotykamy się, żeby odebrać brązowe medale. Na pewno miałyśmy apetyt na to, żeby obronić tytuł i nastawiałyśmy się na walkę w tych playoffach, ale myślę, że teraz za bardzo nie ma co gdybać. Wywalczyłyśmy sobie po rundzie zasadniczej to trzecie miejsce i biorąc pod uwagę to, że ten sezon też był dla nas różny i też przechodziłyśmy różne zmiany, to myślę, że możemy się cieszyć z tego brązowego medalu. Mówiłam właśnie o tym, że przechodziłyśmy różne zmiany i myślę, że po tych zmianach też wszyscy liczyli na to, że ta forma przyjdzie dopiero na playoffy. I mogło być różnie, też myślę, że byłyśmy na tej końcówce sezonu zasadniczego w dobrej dyspozycji, mogłyśmy być w jeszcze lepszej, ale tak jak już mówiłam, no nie ma co gdybać, wyszło jak wyszło i musimy się cieszyć z tego, co mamy. Każda z nas ma świadomość tego, co możemy robić dla siebie i dla swojego ciała w takich warunkach, w jakich przyszło nam się teraz, z jakimi przyszło nam się teraz zmierzyć, więc
też na pewno pierwsze tygodnie były takie trochę na odpoczynek, na reset, ale też przynajmniej ja nie zapominam o ruchu i staram się jakoś w domu robić sobie treningi. Teraz jak już mamy trochę więcej możliwości wyjścia do parku czy do lasu, to też staram się to wykorzystać, więc myślę, że każda z nas na swój sposób nadrabia zaległości, ale też nie zapomina o tym ruchu i no jakoś sobie radzimy.